Cześć, my ciągle jesteśmy jeszcze w Chorwacji i tym razem chcemy zaprosić Was na krótki spacer i chwilę relaksu w Preko. Preko to mała miejscowość na wyspie Ugljan, w której znajduje się port promowy. Możemy z Preko dopłynąć do Zadaru i do Zadaru Garzenicy. Do Zadaru, do centrum dopłyniemy promem katamaranem, natomiast do Garzenicy dopłyniemy również promem samochodowym. Miejscowość Preko to mała miejscowość, jednak jest ona największa na wyspie Ugljan. Znajdziemy tutaj całkiem ładną, ładnie położoną marinę w zatoczce. Jednak naszą uwagę największą przykuła wysepka Galewac. Druga nazwa wyspy Galewac to Szkolicz. Nic by nie było na tej wysepce specjalnego, gdyby nie fakt, że na wysepkę można dojść pieszo, a poza tym na wysepce znajduje się XV-wieczny klasztor franciszkanów, który nadal się tam znajduje. Oczywiście możemy się tam dostać. My też tak będziemy szli na wysepkę. Wysepka Galewac, Szkolije, a na środku klasztor franciszkanów. Plaża cała nasza. Niedziela, 2 sierpień. Preko.
jesteśmy z wami na plaży. Marina Preko. Schodzą się jacyś ludkowie. Woda ma dzisiaj 25 stopni. Jest bardzo ciepła i bardzo przyjemna.